Cześć! Czy można jeść ziemniaki na keto? Czy ziemniaki podnoszą nam poziom glukozy, czy nie? I o co chodzi z tymi zimnymi ziemniakami bądź ryżem? Na te wszystkie pytania, czyli o skrobi opornej, nagrałam dla Was dzisiejszy odcinek. Zapraszam! Skrobia oporna jest bardzo ciekawym tematem, ale narosło wiele takich dyskusyjnych kwestii z nią związanych, dlatego chcę z Wami dzisiaj sobie to wszystko omówić i też pokazać Wam, dla kogo jest to wartościowe źródło w naszym pożywieniu, a dla kogo niekoniecznie. Przede wszystkim mamy różne rodzaje skrobi opornej, znaczy w sumie cztery, a my o dwóch sobie dzisiaj powiemy. Skrobia oporna typu drugiego jest to tak zwana skrobia o wysokiej zawartości amylozy. I jest to skrobia, której w ogóle nasz organizm nie trawi i mówię o niej dlatego, że ona właśnie jest na przykład w surowych ziemniakach czy w takich bardzo niedojrzałych zielonych bananach. Między innymi, czyli w takich produktach, po których po prostu będzie nas bolał brzuch i nic dobrego to nie da, jak je rzeczywiście zjemy. Natomiast skrobia typu trzeciego to jest tak zwana skrobia retrogradowana, która podczas obróbki termicznej, specyficznej obróbki termicznej, nie jest całościowo trawiona w naszym przewodzie pokarmowym, ponieważ nie jest trawiona ani w naszym żołądku, ani w naszym jelicie cienkim, ale trafia do jelita grubego i tam jest takim prebiotykiem tak naprawdę. Jest pożywką dla naszych bakterii jelitowych i jest zamieniana, podobnie właśnie jak błonnik, na krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i może zdziałać tam dużo dobrego. Czyli tak naprawdę właśnie ten typ skrobi opornej trochę zachowuje się w naszym organizmie jak błonnik, który... Jeżeli macie styczność z tematem diet niskowęglowodanowych ketogenicznych, pewnie wiecie, że właśnie my nie wliczamy go do tej ogólnej ilości węglowodanów, bo tak naprawdę zarówno błonnik, jak i właśnie skrobia oporna potrafi nam obniżyć tą ilość węglowodanów przyswajalnych w pożywieniu. Dlatego też ta zretrogradowana skrobia oporna następuje przy tym, gdy podgrzejemy dany produkt, a następnie go schłodzimy. Czyli jeżeli mamy tego surowego ziemniaka i go ugotujemy, to wtedy ta skrobia w tym ziemniaku ugotowanym, ciepłym jest w zupełności trawiona przez nasz organizm. Tym sposobem dla niektórych osób jest to wyrzut glukozy czy insuliny i rzeczywiście nie jest to najlepsze, szczególnie jeżeli chcemy na przykład pozostawać w ketozie, czy po prostu mamy problemy z gospodarką cukrową, insulinooporność, cukrzycę. Rzeczywiście, czy to indeks glikemiczny, czy ładunek glikemiczny tych ziemniaków, no nie jest aż tak niski i niektórzy nie mogą ich spożywać. Natomiast jeżeli schłodzimy te ziemniaki, to ilość skrobi opornej w nich wzrasta aż trzykrotnie. Na przykład w skrobi oporną bogaty też może być ryż. Schłodzony ryż to jest około 2,5-krotny wzrost ilości skrobi opornej. Niektórzy zastanawiają się też na przykład nad innymi źródłami, oczywiście typu makarony. No, pełnoziarniste makarony u niektórych osób też przejdą. Nie do końca badania jakby tutaj pokazują, jaka jest ta ilość tej skrobi opornej. Niektóre pokazały, że od 41% do aż 88% wzrasta właśnie zawartość skrobi opornej na przykład w zimnym makaronie ugotowanym. Natomiast ja bym tak do tego makaronu się nie przywiązywała, bo niektórym osobom naprawdę potrafi on podnieść cukier. I tutaj zaraz Wam powiem, jak to właśnie u siebie sprawdzić. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście takie zimne ziemniaki mogą nam nie podnosić tak bardzo tego poziomu glukozy, nie podnosić nam poziomu insuliny i dodatkowo to, co może zdziałać dla nas skrobia oporna, to właśnie wspierać nasz mikrobiom, odżywiać naszych gości w naszych jelitach, którzy są tam pożądani, ale badania też pokazują, że może zmniejszać ryzyko raka jelita grubego. Oczywiście pozytywnie może wpływać na naszą odporność, ponieważ jak mam nadzieję wiecie, nasza odporność też jest w naszych jelitach. Może regulować wypróżnienia, a także zwiększać sytość posiłku i tym samym u niektórych osób obniżać ich apetyt. Więc jakby no, tych plusów ze spożycia skrobi opornej może być dość dużo. I też jeżeli dążymy do tego
elementu żywienia ketogenicznego, jakim jest elastyczność metaboliczna, to powinniśmy chcieć te węglowodany od czasu do czasu ładować albo po prostu zwiększać ich ilość. I tutaj właśnie zimne ziemniaki czy zimny ryż może to być fajny element właśnie diety, czy to od czasu do czasu, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, i potraktowanie tego jako ładowania węglowodanów. Nie u wszystkich to się sprawdzi. Jeżeli mamy jakieś problemy jelitowe, to u niektórych osób tego typu produkty właśnie bogate w skrobię oporną mogą je zaostrzać. Nie każdemu też jest to potrzebne. Natomiast trochę właśnie możemy potraktować tą skrobię oporną jak błonnik, jeżeli chodzi o ten produkt. I teraz, to co jest jeszcze istotne, mamy tak naprawdę dwa rodzaje tej skrobi. Mamy amylozę i amylopektynę. I amyloza o wiele lepiej jakby tutaj zamienia się na tą skrobię właśnie oporną, czyli podlega temu procesowi retrogradacji, jakkolwiek trudno on nie brzmi. I uwaga! Ilość, stosunek amylozy do amylopektyn nie jest taki świetny w takim wypadku, bo w ziemniakach to jest około 1 do 4, ale mniej więcej podobnie w pozostałych produktach spożywczych on się kształtuje. Ale na przykład strączki mają troszeczkę więcej tej amylozy niż na przykład produkty zbożowe, pszeniczne, więc tutaj będzie przewaga znowu amylopektyny. Amyloza, i tutaj będę Wam czytać, bo nie pamiętam tego nigdy, w około 80 stopniach Celsjusza, czyli jak zaczynamy schładzać powiedzmy już te ziemniaki, to już przy niewielkim schłodzeniu, bo tak naprawdę dalej będą gorące, 80 stopni, to już ta amyloza się przekształca właśnie do tej opornej postaci. Natomiast zdecydowanie więcej mamy amylopektyn i tutaj niektóre badania pokazują, że trzeba aż, żeby były 4 stopnie Celsjusza, czyli jednak lodówka, nie tylko pozostawienie tych ziemniaków na noc. I też nie dzieje się to w ciągu paru godzin, ale w ciągu kilku dni. Także zobaczcie, że tutaj też jakby ten czas jest dość ważny i ta temperatura schłodzenia. I pytanie, które pojawia się dość często i odpowiedzi w internecie znajdziecie przeróżne. Czy możemy te schłodzone ziemniaki, czy ten schłodzony ryż ponownie podgrzać i zjeść? No bo na przykład mi takie ziemniaki zimne nie smakują. Nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć, ale ja sugerowałabym się właśnie znowu tą temperaturą, która jest sprawdzona. Przekształcenie na formę przyswajalną amylozy, czyli z powrotem, jakby odwrócenie tego procesu, dieje się przy około 150-170 stopniach. Czyli raczej jak podgrzejemy ziemniaka, to do tej temperatury go nie doprowadzimy. Natomiast z amylopektyną niestety jest inaczej, bo to już jest od 60 do 100 stopni. Ta amylopektyna z powrotem potrafi zamienić się na formę właśnie tą przyswajalną, czyli nieoporną. I też jakby różnie naprawdę te badania, różne wyniki pokazują, podgrzewanie, niepodgrzewanie, schładzanie. Moim zdaniem, jeżeli chcesz rzeczywiście sprawdzić, jak na Ciebie te ziemniaki działają, to po prostu przeprowadź test na sobie, na po prostu próbie jednoosobowej i będziesz mieć wtedy wiarygodny wynik. Jak ja bym to zrobiła? Po prostu warto sobie zmierzyć danego dnia cukier, w ogóle wiedzieć, jakie cukry mniej więcej mamy, chociażby na czczo. I zmierz sobie też cukier właśnie po godzinie około od zjedzenia takich ziemniaczków. I może to być na przykład raz zjedzenie ziemniaków, tylko tej samej ilości, które były na przykład na dzień wcześniej ugotowane w tym i są w temperaturze pokojowej, albo z lodówki, a kolejny, na przykład kolejnym razem zrób ten eksperyment z ziemniakami, które rzeczywiście będą podgrzane i zobacz, czy ten cukier Ci wzrósł. Jeżeli nie, to moim zdaniem spokojnie możesz je podgrzać, jeżeli lubisz. I też fajnie jest zmierzyć sobie glikemię na przykład następnego dnia rano i zobaczyć, czy przez noc jakby to wszystko się ładnie unormowało. Jeżeli jesteś w ketozie, no to możesz też oczywiście zmierzyć ciała ketonowe i sprawdzić, jak ta twoja ketoza się kształtuje. Czy totalnie te ziemniaki, nawet zimne i ta skrobia oporna wyrzuca Cię z ketozy, czy nie. Oczywiście, że tutaj ważna też jest ilość i tak dalej, ale to jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia i ja ogólnie uważam, że powinniśmy jeść więcej różnych produktów niż mało tych produktów i bardzo jednorodnie i monotonnie i powinniśmy starać się zwiększyć ilość węglowodanów w naszej diecie,
do takiego pułapu, do jaki jest dla nas wskazany też w danym momencie. Oczywiście osoba z cukrzycą będzie jadła ich mniej, osoba na początku adaptacji będzie jadła ich mniej niż osoba, która jest już zaadaptowana. Także to wszystko zależy i też sprawdzamy, jak się potem czujemy. No jeżeli po prostu po ziemniakach masz biegunkę, chociaż one właśnie... Mówi się, że regulują nasze wypróżnienia i nieraz przeciwdziałają zaparciom, no ale jeżeli u Ciebie one powodują biegunkę, to nie staraj się jakby ich jeść na siłę, mając te biegunki, bo to też jest bez sensu. Także też zawsze staramy się słuchać naszego organizmu. A jeszcze jedno, bardzo dobrym źródłem skrobi opornej jest na przykład sushi, tak? Bo tam mamy schłodzony właśnie ryż. Tylko pamiętajcie o tym, bo ja się jakiś czas temu mocno zdziwiłam, że jak sama chciałam zrobić sushi w domu, że ryż do sushi przygotowuje się tak, że się go tam bardzo mocno słodzi. Więc jak idę na sushi do restauracji, to też no, z jednej strony mam skrobię oporną, ale z drugiej strony mam też w tym cukier, więc pytanie znowu, na ile to sushi będzie dla Ciebie dobre. Ja rozwiązałam to tak, że od czasu do czasu robimy sobie sushi w domu i albo w ogóle tego ryżu nie słodzimy, albo robiliśmy też podejście z ksylitolem i naprawdę bardzo fajnie to wyszło. No, także czasem są takie niuanse, ale też pamiętajmy, że nawet jak zjemy ugotowane po prostu ciepłe ziemniaczki młode, to one mają też niższy ładunek glikemiczny i też jeżeli to będzie od czasu do czasu i dobrze się z tym czujemy i lubimy tego typu dania, to nie panikowałabym zbytnio. Tyle w temacie, pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!